Dzień dobry. Dobry. Masz płytę? Widać tam co? Widać, buzię widać, łapki widać, nóżki widać. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze? Mhm. No to dobrze. Czyli wszystko gra? Tak. No i co? Chłopiec? Chłopiec. Potwierdził? Tak, tak. Przepraszam, mówisz, że tak, tutaj nie ma w ogóle ten... Że nie ma się co zastanawiać? No. Tu masz buzię. Ruszał się strasznie, jak zwykle. Tak? Aha, i głową w dół. Głową w dół siedzi? Aha. Do góry nogami? No ja nie wiem, dlaczego te dzieci tak siedzą. No to git. Usta. Przepraszam, ale byłam tak zestresowana, że... Strasznie byłam zestresowana. Serce, wszystko bije dobrze. No. Nie ma tam żadnego rozszczepu walk, po stopu. Aha. Tu masz nogę? Tu masz buzię jeszcze raz. Skąd ty to wiesz? Bo mi to mówił. Ja nie mam pojęcia. Myślisz, żebym ci to powiedziała, gdybym nie zapamiętała kolejności? Więc jak widzę jakiś taki placek, to myślę, że to to. Ale nie wierz mi na słowo, nie? Czyli wszystko wiemy już? Każdy już wie? Prawidłowy obraz czterech jam serca, prawidłowy odpływ z lewej i prawej komory. O Boże. Wszystko dobrze jest. Wszystko gra. Wiek? Mam takie dorosłe dziecko? Matki! Mówię, że urodzę 4 miesiące przed 30. Łożysko jest wysoko, że wszystko też tutaj jest okej, że nie ma się czym przejmować, wiesz. Że tak kobiety muszą leżeć czy coś, no nie? Nie, powiedział, że wszystko gra. Jestem z ciebie dumny. Po prostu zeszły ze mnie emocje, ale to łzy szczęścia, ale okropnie się stresowałam. Naprawdę, tam myślałam, że mnie zesłabię w pewnym momencie. Z takich, że nie możesz być, wiesz, teraz razem że to jest naprawdę masakrycznie trudne, bo okropnie się stresowałam. Najważniejsze, że wszystko jest dobrze. Prawidłowe męskie narządy płciowe. Jest zapisane. Prawidłowe męskie. Aha. Masakra. Będzie chłopcyk. Będzie chłopcyk. Oj, to będzie wyzwanie dla Krzysia. Krzysiu będzie musiał całą swoją wiedzę wcisnąć w tą małą postać. Głowę ma dość dużą. Będziemy wciskać, wtukiwać. Po co być głową w dół, skoro można mieć głowę w górę? Batman. I tu. Tu ma głowę? Nie, nogi. To nogi cię tak tu uciskają? To mnie nogi tak tłuką tutaj. A. No najlepsze, bo tak, wiesz, ma głowę tak, no nie? I on robi to badanie, no nie? I on tak. Obrócił się do niego? No, wiesz, ten, tylko obrócił właśnie głowę tak do kamery. Dobra, możemy jechać. To jedźmy, jedziemy. Kupiliśmy skrzynię. Na pierdoły, dosłownie, ogrodowe. Teraz ją musimy wsadzić. Nie mogę ci pomóc. Na styk. Dojechaliśmy do domu. Tu, poproszę. Tak, jesteś gotowa, żeby składać ze mną? No pewnie, Lalita czeka na to całutki dzień. O, to będzie dłuższe zabawa, myślałem, że to będzie takie... Ja też, pyk. A tu nie. Dzień dobry. Lalita. Czyli... Dzisiaj wywróciłaś jedną bluzkę. A teraz owłochujesz mnie całą. To jest... Jakiś element. Jedynkę mamy znaleźć, ale nie szukaj jedynki. Tak, to jest taki włochacz, żeby nie kuchać. No to element jest, no. Do E trzeba poskładać.
No to ty, Lali, to położyłaś się przy nas, przy składaniu? Ty przecież nie robisz takich rzeczy, Lali, to? Ty, Lali, to. Monitoring tutaj sprawdza, jak to poskładać, ona już wszystko wie. Jakbym miała kciuki, sama by to zrobiła. Nie, Lali, inżynierze? O, tu klikło. Jaki patent? Mamy to. Krótki ten film. Widzę, ile jest nagrane. No dopiero się zacznie. 18-letni film przed nami, kochanie. Dobrze, mamy jednego laptopa z płytami CD. Powiedziałam mu, poproszę CD, DVD. Chodź, Alitos. Cześć, Delenios. Chodź, tu pierwszy raz zobaczysz Bobo, Dalino. Czy my mamy jakieś odtwarzacz DVD? Bo oni to nagrali tak, jakbyś to miała włożyć do tego sprzętu. Blu-ray. Do DVD, do telewizora. Chodź, Alita. O, tu jest rączka. Jest kciuka ten, jakby duldał. Mózg? Tak. Ma mózg. No, tu mi pokazywał, że to jest... Właśnie tam mierzył mózg. Po dziecku jeszcze można zmierzyć mózg. No wie, co ma zaznaczać, co nie? Nie wiem, co to jest. Nie, teraz szerokość główki. Ma w miarę okrągłą. Masz rękę? Tu masz buzię? Ma brodę jak Marta. No brodę jak Marta ma. Ty też tam nie za dużo widzisz. No tak, tak to widzę. Tylko on mi opisuje tu brzuszek. Teraz się obraca od strony dupki. No kurczę. No, to jest teraz udo chyba. To jest brzuszek. Myślę, że to głowa i tak patrzy, gdzie oczy. Nie, to jest jakby od spodu brzuszek. I tu gdzieś jest siusiak. To chyba. Czy on to widzi? No nie. To jest twarz? Nie, jeszcze. Serce? Serce. No szalone, że są w stanie zaglądnąć tak. No nie? Wiesz, że widzą... I tu ma cztery zastawki, widzisz serce. Wiesz, że widzą ciebie, znaczy nie znaczy ciebie, tylko to ze wewnątrz. No. Bo na tych zdjęciach zawsze tam pokazują takie już ze skórą. No. Dobry ma rytm. Patatosio, poczucie rytm. Skąd to wie, które to które? To też nie wiem, no nie? Coś idzie. Czy nóżki, a to jest pępowina, to. Ta dziura tu. No tu mi pokazywał, że tu gdzieś widać jąderka, ale to są jakby nóżki, no nie? Tu leci pępowina i tu mi pokazywał coś, ja nie zauważyłam, tylko potakiwałam. Bo też nic nie widzę. Ale to są, wiesz, takie, że nie kapnąłbyś się, nie? Nie, mógłbym ci powiedzieć, że to jest, nie wiem, palec u nogi. No, dokładnie tak. Ale ciężko tu nacykać tych zdjęć, żeby to było ładne. No, bo on się rusza. Ciężko, w cholerę, myślałem, że to inaczej wygląda. Ale tak. Tu, że oni uchwycą czasami ten moment, to, tak. To szacun naprawdę. Bo ja tak sobie to inaczej wyobrażałem. Myślałem, że on jest cały czas widoczny i one tak robią, kiedy chcą. Nie, nie, nie. Właśnie ten. A u ginekolożki ostatnio nie było w ogóle nic widać. O, kolano. To jest kolano. Widzisz kolano? Kulano. Kolano. Kulano. Noga i tu będzie stopa. Kulano. Tu, o, widzisz jak masz widzę nóżki. Stopę. Tak. Widzę stopę. Dobra stopa. I druga. No. Mówię, że ma giry takie, że szok, nie? To jest spód stopy, no. Spód stopy. No tu jest dupka. Widzisz, chyba. Widzisz jak on się ten... I to jest właśnie to, co mnie boli czasami, jak on się kopnie. Aha. Mam dupkę, barczasty będzie jak tatuś. Bardzo dokładnie go badał, widzę. Tak. O, jest głowa. O, widzisz, to się obrócił. Ruszał się. Widziałeś, że się obrócił? No, przez to. No, widzisz, że creepy. Creepy też. Ogromnie creepy młody jest. No, tu masz oczy od góry, widzisz. Aha. No nie. Kurde, żeby tak było widać dokładnie twarz. No. Ja myślałem, że tam dużo więcej widzisz. Nie, kotuś. Ja myślałem, że tam dużo więcej widzisz. A to jest takie, wiesz, takie... coś tam widziałam, jest spoko. Stopa jest git, ale powiem ci, że gdyby mnie ktoś nie naprowadził, to ja bym nie wiedział niektórych rzeczy, że to jest to albo to, no. To teraz to widzę, bo mi też już w głowie naświetliłaś, że to jest noga. Tak, tak to no. Bym mógł uważać, że to jest jakieś kłokieć albo coś, no. Ale tam już jest człowiek. I to ci tam wierga, ty nic nie czujesz. Bo mam dużo wód płodowych, bo on mi to powiedział. Dobrze, fajnie. To było nowe doznanie. To jest takie dziwne. Ale szkoda, że nas tam nie wpuszcza. Szkoda, bo to też całkowicie inne emocje ta. Na tym.
Sardino, czujesz się usatysfakcjonowany czy zawiedziony? Czy uczucie satysfakcjonowane? Myślałem, że... Pewnego rodzaju niedosyt. Że ty widzisz dużo więcej niż mi pokazałeś, że widzisz. Materia pada. Kończymy. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Byliście na kanale Enjoyment Family. Mam nadzieję, że jutro zobaczymy się znowu. Na pewno tak też zakończyć z pewnością, że jutro będzie jakiś film. Tak, będzie jutro film. Obiecuję wam. Na 100% będzie jutro film. A jeśli nie będzie jutro filmu, to w któryś dzień będą dwa. Żegnamy się z wami. Do zobaczyska w kolejnym. I pa! Pa!